osobiście preferuję broń jednoręczna i łuczek. To pewnie wiecie. Z gotyka jedynki. No, co często powtarzam. A, bardzo dobrze. Pięknie to wygląda. No dobra. No to tak. Pamiętacie, że byliśmy... No kurde. No dobra, pamiętacie, że byliśmy w Górniczej Dolinie, prawda? Niczego tu nie znajdę. Górnicza Dolina. No kolonia karna, no. W której się znajdowaliśmy i mieliśmy zniszczyć ten. Zniszczyć ten... magiczną barierę, bo była otoczona, nie dało się wyjść, ale wejść się dało, jak się weszło, to już się nie wyszło. Więc, jakby to wam powiedzieć... ta bariera już w sumie nie istnieje. Nie istnieje i to właśnie jesteśmy po tej drugiej stronie do tego miasta Korinis, oczywiście miasto portowe, w której zagnieździli się paladyni, królewscy rycerze. O, złoto, zakręty, dobra, skończę z tymi zakrętami. Cały czas mam ten tekst z tego jego vloga, ale to szczegół. No, jesteśmy po tej drugiej stronie. Jak śniącego wygnali się, to jak Sardas mówił, jego ostatnim słowem było słowo przybywajcie i przybyły nawet smoki. Bardzo takie mchroczne. Jak to mój kolega podobno mówi. No, ciemne grzybki sobie zbierajmy. Grzyby. Dobra, koniec. Blues. Kula ognia. I tu kolejny będzie nowy potwór, już wcześniej był. Znaczy... zwykłym Gotiku dwójce. Będzie też jego stara wersja, że tak się wyrażę. Tak brzydko. Czyli będzie normalny polna bestia, bo to jest młoda polna bestia. Na razie jesteśmy słabi! Bo to przez to, że nas zabiło. No może... nie zabiło, ale prawie zabiło. No, przybyły smoki do tej Górniczej Doliny, zebrała tam się armia. Oprócz orków, których teraz jest cała kolonia, nie tylko taka mała część. Cała. Zagnieździły się też smoki, orki, inne potworki. No i to wszystko teraz tak leży i kwiczy. Oczywiście, kto może uratować świat? Jak nie bezimienny? Bezimienny? No name? Fajny musiałby mieć w dzisiejszych czasach dowód. No name. Nazwisko... no surname. Bezimienny, beznazwiskowy. No dobra, jak to powiedzieć, wszyscy ci bandyci pouciekali, wszyscy ci, o, idziemy teraz do lasku, na grzybki, na jagodzianki. No dobra, co to jest, o, pańczynki i tu zakręty. Dobra, zamknę się. Co trochę też pod ekspimy, tak że powiem po tybiańskiemu. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Lester! Z jedynki! Epicki gość, jeszcze szatanowicy. A ty niedobry. Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milten i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku śniącego
całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Cykor. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę... Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. No dobra. To Lester. Pierwszy nasz przyjaciel z jedynki. Jak mówi tam Diego Gilden... Gilden. Diego Milton Gorn też się pojawią. Tutaj sobie trochę może tak zapolujemy. Jakiegoś może... O. Jezus Maria! A się wystraszyłem, ja pitole. Jezus Maria, się straszyłem. Mamy coś takiego, co daje dużo. To co zostawimy. Miksturki mi szkoda, ponieważ ona daje 50. Gdzie on leci? A nie chce leci w pizdo. No i to był kolejny taki nowy potworek, nie dodany w dodatku. Dodany już w zwykłym. Chyba w zwykłym, bo tego to... O! Młody olbrzymi szczur. I no, tego znacie, tylko że jest mały.
Jest jeszcze ta jego bardziej wkurzająca wersja. Kolejny poziom, mamy poziom. Nie tak zawsze, jak zawsze powiększyło nam się zdrowie, no może nie o dużo, ale jest. Dlatego należy ekspić, jeszcze raz ekspić. Że tak powiem trochę po... Jak to mówią Tybijczycy. Ale się nie przejmuję, bo ja tu rymuję, disuję, freestyluję. Come on baby, let's my fire. Chodźcie. Chodźcie szczurki, chodźcie. Chodźcie, a obiję wam ryjki. Szczury z takich agresywnych tych stworków to są najsłabsze. Nieważne, że to mały. Ja teraz na tym poziomie byłbym w stanie pokonać szczura zwykłego, więc to taki szczegół. Ale szczury to najsłabsze istoty w całej grze. To jest potwierdzone naukowo. Chodź tu szczur. Giniesz! Roślina, leczenie, roślina, korzeń, roślina, korzeń, lotar i mieczyk, którego i tak nie możemy założyć. 15 punktów siły za mało, mimo że nosimy pas siły, który daje nam 5 punktów siły. Dobra, nawijam jak idiota, ale to chyba się przyzwyczailiście. A jeszcze, mówiłem, że będę nagrywał tego gotika, tą część gotika. W święta, no może nie dokładnie w święta, ale przez ten okres świąteczny. Ale jednak wychodzi na to, że przez ten okres niczego świąteczny będę, być może. To wszystko nie zależy ode mnie. Aha, nie mam władzy. To wszystko zależy od takiego użytkownika, który każe do siebie mówić kondiarz. Łosius. To było nie fair, dwóch na jednego. Szerzej mięszko. Szurowe, a co? Nie, salmonella to jest kurczaka. Jest jeszcze jeden. Ja będę teraz walczył, tak nie unikał walki jak w gotiku jedynce. Tak. W jedynce unikałem walki, wiem, straszna prawda. Coś tam nie było. Zdawało mi się. Znaczy tak wiecie, jak wilk. A z młodymi to jeszcze mogę walczyć, za starszymi to będzie problem. Tak, spielnie to tam, o jeszcze w dodatku, dobra powiem w jakie w dodatku doszły, doszły chyba tylko... Doszedł kamienny strażnik, który będzie szczególnie w świątyniach. Doszedł dzik, bardzo trudne zwierzę do pokonania, agresywne oczywiście. Co jeszcze doszło? Coś jeszcze doszło? Piraci, a to taki, no nie agresywni, nie potwory. Piraci doszli. Coś jeszcze doszło. Dobra, nieistotne. Wszystko wyjdzie w praniu w grze. Jak nie chcę mi się iść po książeczkę. No to, no mam jeszcze to, jak była ta ekstra klasyka.